Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Poniedziałek, imprezy się skończyły, wracamy do rzeczywistości. I tak naprawdę, tak jak wszyscy moi sąsiedzi mówią, Renia, dołączyłaś do nas, dopiero teraz zaczyna Ci się życie. Po 50 człowiek ma trochę z osła, trochę z lwa, także wiecie, ja tam jeszcze jakoś tak nie rozpaczam. Mam taką znajomą, która jak przyszedł dzień 50 urodzin, wpadła w panikę, w rozpacz, zaczęła bardzo płakać. Ja nie, ja jakoś tak nie dociera do mnie, że 50 lat już minęło jak jeden dzień. No ale bierzemy się dalej do roboty. Ja już przesiałam makaron, popakowałam. Teraz idę sobie go podzielić. Tatuś rusza właśnie do miasta. Pourywały nam się śruby w presie. I pojechał. Pojechał po śruby. Tutaj już na bieżąco w filmach widzieliście ten odcinek. Zaczynam nagrywać w poniedziałek i będę go chyba nagrywała ze 3 dni. Będę pokazywała, jak wygląda ogród w kolejnych dniach, jak to wszystko się zmienia, o ile znowu nie wleje. A tatuś no pojechał po te śruby, bo w piątek goniliśmy z pracą. Edziu już miał siano na wałkach, co już też z odcinków wiecie, nie zdążyliśmy tego spresować, bo popadało, w sobotę już w ogóle dolało. No i tak w piątek chciał jak najwięcej, zaczęło już kropić. Mówi, jeszcze jedna Bela, jeszcze jedna, no bo to nie wiedzieliśmy, co przyjdzie. Czy tam to siano zbierzemy, to co zostało, też dzisiaj nie wiem. Jak film się pojawi, to już będę wiedziała, co z tym sianem. Ale gonił, gonił, jeszcze raz gonił. No i w pewnym momencie puściła śruba, urwało za mocno, gdzieś tam docisnęło. Już być może było przywilgotne. No i dzisiaj już rano pojechał kosić kolejne łąki, a tatuś po śruby do presy. Dobrze, że tylko się skończyło na urwanej śrubie, a nie, że gdzieś tam, bo myśleliśmy, że jest dużo poważniejsza awaria, że może taśma pękła. To by było dopiero, wiecie, i koszty, i przestój ogromny, nie? A mamusia prowadzi kosiarkę do sąsiada. Kosiła i też coś zaczęła szwankować. Nie kosi tak, jak powinna, tylko ten głos jest taki przerywany. No i gdzie? Do sąsiada. Sąsiad przejrzy, zobaczy i tą kosiarkę tam nam podreperuje, ewentualnie ustawi może tam coś ze świecą, z zapłonem. No zobaczymy. W każdym razie chciała dzisiaj po południu też kosić tam koło szklarni, koło folii, no i odpaliła kosiarkę. Ona tak dziwnie chodzi, ale sąsiad nam tutaj ogarnie kosiarkę i będzie koszenie, a ja biorę się dalej. Tutaj teraz porobię w domu to, co mam jeszcze do zrobienia i jadę na ogród. W domu się obrobiłam. To, co było do zrobienia, to zrobione. No i przyjechałam tutaj na ogród. Rękawiczki sobie założyłam i mam nadzieję, że dzisiaj w niego wejdę. W sobotę tak wlało, że tutaj było grząsko, było jedno bagno. Jak to dzisiaj wygląda? Zaraz zobaczymy.
Przeszłam już po ogrodzie, zaczęłam tam troszeczkę plewić, no i da się robić. Nie jest już aż tak grząsko, ale jest bardzo mokro. Kapusta do wywalenia, będę ją tutaj wyrywać, ale to nie dzisiaj. Najpierw biorę się tam za plewienie, ona niech sobie tutaj jest, zdążę ją usunąć, wyrwę ją dla kur, bo z tej kapusty już nic nie będzie. Ona żółknie, ginie w oczach, także tutaj nie ma sensu już tego w ogóle ratować. Seler jeszcze się trzyma. Tamten, widzę, wypada. Tutaj był podlany zupą, tą, którą ja robię, drożdże, cukier, popiół i miód. No i tutaj tego kawałeczka nie podlewałam. Widać już różnicę. Ten zdecydowanie poszedł w górę, nabrał ładnego koloru, ten tutaj stoi. No zobaczcie, jaka jest różnica po lewej, a po prawej stronie. Także zupa się sprawdza. Za dobry tydzień powtórzę tutaj podlewanie, nie prędzej, bo on ma mokro. Tu jedynie tylko znowu teraz pazurki i spulchnianie ziemi wkoło tego biednego mojego selera. Por, no cierpi z nadmiaru wilgoci. Bardzo cierpi, on już rudzieje, żadnych chorób nie ma, ale ma zdecydowanie za mokro. Fasola po zupie wzięła się w garść i mimo, że tutaj dolało, to jakiejś takiej większej krzywdy na tej fasoli nie widzę, chociaż liście od dołu żółkną, no to jest też właśnie wszystko z mokra. Kukułka zakukała. Ciekawe z jakiej okazji. Rób se, kobieto, rób! Rób se, kobieto, rób! Tu zaczęłam plewić. Idzie, no jakoś to idzie, ale jest mokro, no jest bardzo mokro. Ziele od soboty tutaj podskoczyło, bo jest ciepło, parno. No ale mam nadzieję, że moja praca na marne nie pójdzie. No zobaczymy, co będzie dalej w dalszej części sezonu. Edziu też przyjechał już przewracać tamto siano. Też było zgrabane już na wałki. Zaczął presować w piątek. Tutaj dookoła wszystko popresował. Wszystko udało się spresować, zwinąć. Niestety tam w tamtą łąkę, tam jest chyba około 1,5 hektara, wlało. No i wczoraj przyjechał tutaj patrzeć. Bardzo było mokre. Dzisiaj zaczyna to znowu przewracać. No, żeby teraz to przesuszyć. Walczymy, kochani, walczymy, nie poddajemy się. Plewi się tutaj nawet nie najgorzej. Dosyć dobrze się to wyrywa, ale tak jak mówię, jest bardzo mokro. Pogoda nie pada. Ale jest tak parno, jakby miało coś padać. No niby nie głoszą, prognozy pogody nie głoszą, ale powiem Wam, że ja już nie ufam tym prognozom pogody, bo ostatnio też nie głosili, miało być słońce, alerty nie przyszły, a tak wpucowało, że widzieliście, co tutaj w sobotę się działo. Lało jak z wora, 32 litry. To nie jest, kurczę, 2-3 litry, to nie jest pokropek. Tylko na takie warunki, jak ja mam tutaj, to już jest, powiem Wam, przesyt. Także, no nie wiem, ta pogoda, nawet to powietrze takie wygląda, jakby to wszystko w powietrzu wisiało. No jakby było zawiesiste, taka gęsta, zawiesista zupa, no. Nie wiem, co nas tutaj jeszcze czeka, ale mimo to nie poddajemy się. Z uporem maniaka tutaj siedzimy na tych polach. No i to jest taki wyścig z czasem, wyścig z pogodą. No ale tutaj no to większego wpływu nie mam. No co zrobić, no co poradzić. No taki rok jest. Wiem, że też się zmagacie z różnymi przeciwnościami. Wszystko gdzieś tam choruje, ginie. Nie jest to tak, jak być powinno, jak było po inne lata. Ale nie może być zawsze tylko heja do przodu i wiecie, przyklaskiwać, że mamy piękne plony, że brylujemy. Nie może tak być. Trzeba docenić to, ile to kosztuje nakładu, ile trzeba poświęcić czasu, serca i pracy, żeby wyhodować tą upragnioną roślinę, to upragnione warzywo.
I tutaj też ostatnio dostałam bardzo fajnego SMS-a od pani, która mieszka w mieście i też oglądając mnie zaczęła uprawiać sobie na balkonie te swoje wymarzone roślinki i bardzo dobrze. Nawet nie wiecie, jak taka sytuacja mnie cieszy, jak ja podziwiam takie osoby na balkonie, w kaście, w donicy, w skrzynce. Dzięki temu takie osoby poznają, ile to kosztuje wyhodować od ziarenka do takiej na przykład marchewki, ile trzeba poświęcić pracy, czasu, nakładu. Jak to cieszy i jak urośnie, jak my możemy patrzeć, że to jest malutkie, tu wyrywamy, pieścimy, a przede wszystkim takie osoby poznają smak prawdziwego warzywa, prawdziwego owoca, czy chociażby takiej nowalijki, prawdziwy smak. I później jak pójdziecie na bazarek, to nikt nie wciśnie wam kitu. Tak, to jest naturalne, to jest bez chemii. Nikt wam nie wciśnie, bo wy smak już będziecie znali. I naprawdę podziwiam takie osoby i szacunek, że wam się chce na tym metrze kwadratowym cokolwiek zrobić. Naprawdę szacunek. Przyjechał małżonek, poprzewracał i co, jak tam? Tak o, nieciekawie. Nieciekawie. Ale trzeba jechać sprasować i już. Jak to siano wygląda? A siano fajnie, no podeschło. A na łąkach tam dalej stoi woda? A mokro jest. Mokro. Ale teraz jak niebo popada parę dni, to może zbierze tam to siano. To skosiłeś dzisiaj, tak? Tak. No bo dzisiaj też kawałek skosił, tyle ile się dało. A reszta trzeba czekać. No trzeba czekać, tutaj też mokro, mokro. Plewi się nawet dosyć, ale jest bardzo mokro niestety. To jest jak jest. No jest jak jest. Mam nadzieję, że tutaj to uda się wyplewić, zanim kolejny deszcz przyjdzie. Ech, do czwartku, w piątek dopiero ma padać. Ja im nie wierzę. Właśnie, teoretycznie. Dobrze, że dodałeś. Bo ja im nie wierzę. Dobra, jadę do domu, bo idę prasować. Dobra. A tutaj jest larwa biedronki. Kiedyś obiecałam wam, że jak ją znajdę, to wam pokażę. Biedronki są naturalnymi wrogami mszyc i warto jest je ściągać do ogródka przez powieszenie różnego rodzaju jaskrawych stążeczek, szmatek, takich o takich kolorach żarówiastych. No i później one składają jajeczka pomarańczowe, takie podłużne, malutkie, zazwyczaj pod liściem przyklejone. I jeżeli takie coś zobaczycie, to nie usuwajcie. Później właśnie wylęga się taka larwa. I taka larwa zjada dziennie około chyba 20 mszyc, dorosła biedronka około 70, także warto jest o nie zadbać, żeby na tym naszym ogrodzie były. Ta gdzieś się schowała, a jest, to jest. Szybka skubana jest, przed chwilą była z drugiej strony rządka buraczków. Poszłam po mikrofony, żeby wam tutaj nagrać, przychodzę, larwy nie ma, a ona po drugiej stronie już jest. Takie coś właśnie koloru stalowego, niebieskiego, z kropeczkami koloru pomarańczowego po bokach. A tu się akurat nie teraz wyostrzyło. Tak wygląda larwa biedronki. No, przyszliśmy się napić. Praca trwa. Chcesz? Nie, dzięki. Słuchajcie, wiecie o tym, że Renia jest zafascynowana kulturą indiańską. Oni, Indianie, jak szli na walkę, to przybierali różnego rodzaju barwy wojenne. Mhm. No, i ty też masz takie barwy wojenne. Ja? Tak. Gdzie? A gdzie Indianie przybierali te barwy wojenne? No, na twarzy. No, to masz na twarzy. Gdzie? Nawet nie... A, jeszcze z drugiej strony! Teraz to już ma stereo. Nie mam stereo. Gdzie? O mój Boże!
co? Miałam się wytrzeć, a się poprawiła z drugiej strony. No bo... się dziecko upopał. Ja pomyliłem rano dezodorant z pianką. Słuchaj, możesz mi wytłumaczyć, co to oznacza w tej kulturze indiańskiej? Co to za przekaz? Stop, nie zbliżaj się. Dobra. Bo jestem na ścieżce wojennej. Dobra. Ja, córka, wodza apaczów, brzmiącej dupy. O mój Boże. Słuchajcie, w niedzielę żeśmy się posikali ze śmiechu. Chyba ty. Były łzy wzruszenia, ale dzisiaj to trwa nadal. Dobra, idź się umyj do rzeki. Trzymam się umyć. Do rzeki. Chyba tym sokiem. Ty nie pij już więcej tego. Stało na słońcu i sfermentowało. To jest świeża... Weź, bo ja już nie mogę się śmiać. To jest świeży kompot z czarnej porzeczki. Uwielbiam czarną porzeczkę. No. No jak ja się mam wytrzeć? A tak wygląda Krzyś, który tutaj pomaga mi w pieleniu, w grządkach. Przed chwilą mnie wkręcił z barwami indiańskimi. Powiem wam, że myślałam, że uduszę skunksa. Przepraszam, ale ja ciebie nie wkręciłem, ty sama. Po prostu prowokujesz takie sytuacje. Bo ja jestem naturalna. Jesteś naturalna. Jesteś. A ja zobacz, dziś wyjątkowo klęknąłem przed tobą na kolanko. Zobacz, jakie mam piękne na kolanie. Ja nie chcę nic myć, ale ja też klęczę nadal, cały czas tutaj w tych grządkach. No ty masz prawa, ja się dopiero uczę pewnych rzeczy. Moja mama zawsze jak się plewiło takie duże zielsko, jak był ogród zarośnięty, to mówiła, leżymy na ogrodzie. No i my tutaj właśnie leżymy. Ale zostało nam tylko dwa niecałe rządki buraczków i jeszcze trzy rządki pomidorów i będziemy mieć koniec, fajrant tu, i przejdziemy tam. Tu. A jeszcze tamta łąka do skoszenia. Tamta łąka już chyba zostanie, nie wiem. Mieliśmy siać dalej marchewkę i buraczki, ale wlało. No niestety tutaj nie szło wejść i no nie wiem, czy będziemy dalej jeszcze się decydować z Edziem na sianie tutaj, czegokolwiek, czy... Nie wiem. Zostawić to, co jest. Zresztą ja tutaj widzę po tych warzywach, które, roślinach, które tutaj są posiane, było to siane siewniczkiem, a te roślinki są w różnych miejscach. Także to oznacza, że tutaj przyszedł duży deszcz, który powypłukiwał, powyrzucał. No tak, bo tutaj był ten deszcz. No był, te no przecież były ulewy. I jest jak jest. Buraczki, powiem wam, że... Jak moje włosy. Co stacja, to włos. Tak, co stacja, to włos. No są jak flancowane. No, są różne. O, na przykład taki malutki, niektóre wychodzą, a niektóre już są duże. I one żółkną. Część niestety wymokła po tych deszczach. Ale powiem wam, że nawet nie wygląda to najgorzej, bo te, które zostały, wyglądają tak jak po przerwaniu. Nie muszę już ich tutaj dzięki temu przerywać. Ale tamto nie buraczek. Nie, tam jest nagietek. Kwiatuszek. I też go zostawiłam celowo, bo one się tutaj wysiały. A niech se kwitnie. Prawda, panie Krzyś? A, słuchaj, ja zawsze mówię, że co Bóg dał, to trzeba oczywiście przyjąć z pokorą. Tak. Cieszyć się z tego. A my wracamy do pracy, żeby to dzisiaj skończyć. No i już na finale pokażemy wam efekt naszej pracy. No poza tą łąką. Tą łąkę też pokażę. Bo ta łąka to jest cała prawda. Ale tutaj nagroda czeka tutaj. Te krzaczki malin. Krzaczki malin. Ja już dwa to lata, będą na dwa koniec. Lata nie jadłem malin. To będziesz jadł na koniec, jak skończymy pracę. Na kolanach. No i możemy odgwizdać już tutaj fajrant. Koniec pracy. Wykończyliśmy tutaj ostatnie zielsko. Wyplewiliśmy pomidorki, tam to dalej zostaje, bo tam nie ma nic. Jeszcze się z Edziem zastanowimy, co z tamtą resztą zrobić. Ale tutaj zobaczcie, od razu inaczej to wygląda, nie? Pamiętacie z poprzednich odcinków, jak tutaj było zielono? Edziu tutaj przechodził tym takim opielaczem ręcznym środki, a rządki zostały do wypielenia. No i dzisiaj jestem szczęśliwa, bo te rządki wykończyłam, no i idziemy od jutra tam na ogórki, cebulkę, pietruszkę. To, co zostało, jeszcze tam obrobimy. No a tutaj niech to rośnie. Marchewka dosyć ładnie powschodziła, też od razu ją przerywałam z grubsza, aby już mi tutaj się rozrastała. Wiem, że marchewki macie już dużo, dużo większe. Ona powinna już być pierwsza wybierana.
No ale niestety była siana tutaj dopiero jakoś po połowie maja, także ona i tak ładnie wygląda jak na te warunki. Także no jestem chyba zadowolona na dzisiaj. Jeden ogród wyplewiony, jutro będzie szedł w ruch drugi. Edziu pozwijał te baloty, które były do pozwijania, a tam dalej jest skoszona kolejna łąka. I dzisiaj już to siano poprzewracał, jak pogoda się utrzyma, to jutro będzie grabił nawałki i będzie presowanie w belę. No może zdążymy przed kolejnym deszczem. Beli jest w tym roku dużo, trawa bardzo ładna, no i tak wykaszamy, gdzie woda ustąpi, tam się po kawałku kosi. No i też tak systematycznie, aby nie wszystko naraz, no bo tak jak widzicie, ta pogoda jest jaka jest i gdyby skosił wszystko naraz, no to jak przyjdzie deszcz, wleje i to siano nam przemoczy, ono wtedy traci na wartości, nie jest już takie pełnowartościowe jak zrobione na pogodzie. Tyle siana, żeby bela stała przy beli, to my już nie mieliśmy chyba ze 7 lat. Ostatnie lata tutaj były bardzo suche, mieliśmy niesamowitą suszę tam za szaliną, gdzie ta szalina i dalej są bagna, które rzadko kiedy były koszone, a od kilku lat tutaj można było je spokojnie kosić, one powysychały, no ten rok jest bardziej sprzyjający, jeżeli idzie o trawy, wilgoci jest dosyć dużo, jest ciepło, no i trawa rośnie, a w związku z tym siana tutaj nam naprawdę nie brakuje. A koło domu słoneczniki kwitną już w pełnej krasie, rozkwitają tutaj na grande. I to są te, które wysiały nam się same. W zeszłym roku tutaj były posadzone kilka sztuk. One się powysiewały i jak zaczęły tutaj kiełkować, to żeśmy ich nie usuwali. Tu kiedyś stała akacja, to jeszcze stara, taka poniemiecka. Ona była potężna i w któregoś razu ułamała się ogromna gałąź, spadła na dach, uszkodziła trochę naszego, trochę sąsiada, no i wtedy okazało się, że ona już jest w środku zepsuta. No, zgłosiliśmy ją do gminy, dostaliśmy pozwolenie na ścięcie i żeśmy ją ścięli. Tutaj z wysięgnika trzeba było ciąć po kawałku, bo puścić ją nie można było, bo ona by spadła chyba aż na dach po drugiej stronie podwórka. I jak zaczęli tutaj ciąć, to ścięli tylko na taką wysokość, jak tutaj widzicie, z tego względu, że tutaj w środku są odłamki. No i gdzie piłom nie najechał, gdzie piłom nie zaczął ciąć, to okazywało się, że łańcuch tępi. Tutaj nawet jeszcze został ślad po pile. No i tutaj wyłamało łańcuch, tam najprawdopodobniej jest jakiś odłamek z pocisku albo być może pociski z karabinu wystrzelone. No i tutaj dlatego taka ona została, a słoneczniki rozrosły się dookoła, kwitną bardzo ładnie, no i ładnie wyglądają tutaj w takim nieładzie. Tutaj jest jeszcze też posadzona nawłoć, też ona się dosyć fajnie rozrosła, no i tutaj niech ona rośnie, nie przeszkadza nam. A obok jest mak hodowlany, ten, który pokazywałam wam. No i dzisiaj zobaczcie, on jest już tutaj dojrzały, jeszcze jest wiotki, nie wysechł całkowicie i to jest ten moment, kiedy takie makówki się ścinało na wpół dojrzałe. Nie można było czekać, aż one całkiem wyschną, bo tutaj pomiędzy tym czubkiem a makówką zrobią się dziurki i wszystek mak, by uciekł, wysypał się. Ptaki by go też wybrały, bo one bardzo lubią mak. No i tutaj te makóweczki są trzy. Gdzie ta trzecia mi się tu zaplątała? Jakieś takie zdechnięte klapły. Ale będę je ścinać, zasuszę. No i pozyskam nasionka, żeby w przyszłym roku je wysiać i pokazywać wam od podstaw, jak wygląda mak. Bo ten to jest taki
taki mikry, jakiś taki skurduplały, bo on w naturalnych warunkach, jak się o niego zadba, to rośnie nawet i do 2 metrów potrafi wyrosnąć, chociaż to już rzadko, ale tak 1,60 m, 1,70 m to powinien być. Na dzisiaj to będzie, kochani, tyle. Bażanty tam krzyczą, my uciekamy do domu, a z wami się żegnam. Taki odcinek w dzień upalnego lata na tle błękitnego nieba i błękitnego pola faceli. Życzę wam dużo zdrowia, radości, optymizmu, zadowolenia i tego, czego pragniecie, aby wam się to wszystko spełniało. Do następnego!